maja ustanowione jest przez pana prezydenta świętem flagi państwowej. A 3 maja to właśnie to święto historyczne. Ustanowienie konstytucji dnia 3 maja. Polsce wielkiej, odrodzonej, wiwat 3 maja!
Tekst konstytucji przygotowano w tajemnicy. Do spisku należeli król Stanisław August Poniatowski, jego sekretarz Szypiona Piatoli, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski. Spiskowcy wyznaczyli 3 maja na dzień zamachu stanu. Tego dnia już od rana plac Zamkowy i Zamek były ośrodkiem politycznej mobilizacji. Mieszkańcy warszawscy, którzy tłumnie gromadzili się koło Zamku Królewskiego, brali do niego dostępu głośno mówiąc: Wiwat Konstytucję! Biją dzwony, dzwonią dzwony na zewnątrz, biją ze przez zielony półzakony i hipotetyczny płynie śpiew. Biją dzwony, pieśń radosna. Poprzestała leć i kraj, złoty słońcu stała wiosna i z nią drogi 3 maja. Udało się, dlaczego reszta kwietnia? Syn 4-letni pobił króla, tłumaczenie, uchwali konstytucję, dokument, który dawał postę szansy. Wystawień 3 maja 1791 roku, w atmosferze ogromnego uniesienia patriotycznego, Król Polski złożył przysięgę na konstytucję, była to druga konstytucja na świecie. Akt ten, rzecz o wielkiej dojrzałości polskich patriotów. Akt ten wprowadzał prawdziwą wolność, jednocześnie likwidując to, co niszczyło Polskę i ciągnęło jej na dno Europy. Nasi przodkowie wiedzieli, rozumieli, co znaczy wolność i potrafili znaleźć wyjście do upadającej ojczyzny. Największą ich wartością była ojczyzna. Wiwat! Rozpiewam szybko gratykowane, padnie ziemia bramą pornych kwiatów, cała zielenia stopita. Sztandarami biało-czerwonymi umaliła się Rzeczpospolita. 3 maja wojska idzie drogą, aż ulica od ich toku życzy. 3 maja łopoczą sztandary, idzie wojsko 1, 2, 3. Niech żyje majowa rocznica, wołam dzieci na dośnie grześ mały, sztandar dumnie pobiega na wietrze, a na nim oto biały. Nieprzypadkowo 2004 roku, w przededniu Dnia Konstytucji, obchodzimy Dzień Flagi Narodowej. Jak długo biało-czerwone barwy kojarzone będą z Polską i Polakami, zależy wyłącznie od nas, Polaków, a przede wszystkim od młodych Polaków. Zabrawia się na co flaga w pracę, zadaje odwagi. No, nie bądź taka zmartwiona, nie pomogą mi moce piekła. Tam ciebie gdzieś mnie urzekła, więc mogą cię złapać mi złotą i na zawsze zachować swą swetę. I nigdy nie będziesz biała i nigdy nie będziesz czerwona. Spadniesz biało-czerwona, jak wielka zarzesza luna, czerwona jak kucharina, biała jak śnieżna lawina, więc kucharsza najmniejsza, biało-czerwona. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja nazywamy świętem wolności i radości. Już nasi przodkowie rozumieli, co to znaczy. Co znaczy wolność, naród, ojczyzna. A czym teraz są te pojęcia? Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność to niezależne. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Wolność to mądrość ludzi to żyć, widzieć dobre i odwrotnie i wczoraj. Nam, my, Polacy, żyjący teraz, naród to nasi przodkowcy walczący o wolną Polskę. Naród to twórcy Konstytucji 3 maja. Ojczyzna moja, bo ta ziemia w rogatkiem ujrzał słońce i dzień poznała Boga. Ojczyzna, bliskie słowo, czemu te bliskie? Ojczyzna to czas dawny, ojczyzna to czas bliski, to miły dom rodzinny i matki oczy jasne. Ojczyzna to mowa znajoma od kołyski, ojczyzna to my sami, to nasze młode serce. Bardzo dziś przypominamy karty historii, by czyn was mieściło i mądre wartości, które pozwalały Polakom przetrwać czasy rozbiorów i trudnych wiek dwudziestych. Właśnie po to przypominamy wszystkim Polakom rozproszonym po całym świecie o tych, którzy żyli i działali na rzecz ojczyzny.